Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa jest zobowiązana do korzystania z pasów bezpieczeństwa. Dziecko przewożone takim pojazdem, które nie osiągnęło 150 cm wzrostu, ma obowiązek korzystać z fotelika ochronnego lub innego urządzenia służącego do przytrzymywania dzieci. Za niespełnienie takiego obowiązku kierujący zostanie ukarany 100-złotowym mandatem. Otrzyma do tego 2 punkty karne. Jeżeli przewozi dziecko niezgodnie z przepisami, zostanie ukarany 150-złotowym mandatem, a na jego konto trafią aż 4 punkty karne. Dodatkowo, jeżeli kierujący przewozi pasażera niezgodnie z przepisami, zostanie ukarany 100-złotowym mandatem karnym. Często podczas kontroli drogowych zdarza się, że policjanci, gdy zwracają uwagę na przewożenie dzieci w fotelikach, ujawniają, że dziecko siedzi w foteliku, ale nie jest zapięte. Rodzice najczęściej tłumaczą się tym, że zapięli dziecko, ale dziecko w czasie jazdy samo się rozpięło. Tutaj mój apel do rodziców, aby zwracać na to uwagę i rozmawiać z dziećmi, aby rozpinały pas tylko i wyłącznie wtedy, kiedy rodzice im na to pozwolą, nie w czasie jazdy. Powoduje to realne zagrożenie dla uczestników. Konieczność zapinania pasów bezpieczeństwa nie powinna wynikać jedynie z przepisów i obawy, że zostaniemy ukarani za niespełnienie tego wymogu. Dbając o nasze bezpieczeństwo, zapinajmy zawsze pasy.